No i tak, święta, święta i po świętach, ale czas brać się za robotę. Cześć, dzień dobry, witajcie kochani w kolejnym 18 już odcinku serii Czy to się opłaca? Jak widzicie, przede mną stoją torby ze złomowymi zakupami i zaraz standardowo, żeby tradycji stało się zadość, zważę to wszystko, pokażę Wam ile zapłaciłem, no a później nastąpi prezentacja tego wszystkiego. Dzisiaj mogę powiedzieć, że jest znowu wszystko. Czyli i hydraulika, i elektryka, i elektronika, i AGD, także pełen przekrój, spektrum złomowych znajdek. No i zobaczymy, czy będzie opłacalne, czy nie będzie opłacalne, a jeśli będzie, to jak bardzo. Mam nadzieję, że będzie, bo tradycją też tej serii stało się to, że jak na razie wszystko jest na plusie. Jeszcze nie udało mi się wtopić na zakupach złomowych, ale tak szczerze mówiąc, no to chyba ciężko by było wtopić na zakupach złomowych, na złomowiskach, zważywszy, że naprawdę ludzie wyrzucają takie rzeczy, że tylko brać i kupować. No dobra, zmieniamy kadr, fokus na wagę, wystawiam wszystko i patrzamy, co tam jest. Waga zainstalowana, włączona, wbijam od razu cenę zakupu, czyli 2,50, nic się w tej kwestii nie zmieniło. Zacznę od tej mniejszej, lżejszej torby, ale nie zupełnie lekkiej. W tej torbie ponad 13 kg, czyli zobaczcie, prawie 33 zł. Zapiszmy to i odstawmy na bok. A teraz druga. Tutaj jest troszkę więcej, bo prawie 20 kg. No i prawie 50 zł. Także dodajmy 82, 49. 83 zł, tyle mnie te zakupy kosztowały. Także jak widzicie, troszeczkę mniej niż ostatnio. Nie dobiliśmy do 100. No ale też w takim okresie przedświątecznym no nie było za wiele czasu, żeby dokładniej pogrzebać. No cóż, tak jak widzicie, prawie 83 zł zapłacone. Także zbieram to wszystko i zaraz nastąpi uroczysta prezentacja. No to ruszamy z odkrywaniem fantów. Na początek wjeżdża już wstępnie rozmontowany komputer samochodowy. Jakiś smartfonik wpadł Samsunga. Jakaś płytka zielona. Elektronika to standard, naprawdę jest jej sporo. No i zobaczcie, jaka fajna brytwanka w rzadko spotykanym kolorze zielonym. Zabrałem, ja Wam powiem, że mam sentyment do tych brytwanek. Dwie już gdzieś tam leżą i czekają na wystawienie lub sprzedaż na targu staroci. Dobra, odstawiam na boczek. Dalej, jakiś taki stojan od silniczka, nie wiem jakiego. Ważne, że jest miedziucha, bo sprawdzone. Tutaj zobaczcie, taki kawał, jakaś obejma miedziana. Aż byłem w szoku. Mówię, to jest dobre parę deko. Także też wpadło do torby. Pozostając w temacie gotowej miedzi, o, taki zwiteczek sobie był, też odjeżdża na boczek. Mosiężna klamka, ostatnio co z wyjazdu, to jakąś mosiężną klamkę, bardzo zmęczoną i styraną życiem, ale wpada, także czysty, gotowy mosiądz, wykręcić dwie śrubki. Tutaj też wrzuciłem sobie taką głowiczkę, to jest chyba od jakiegoś skuterka, motorka, piły, nie wiem, ale gotowy aluminium odlew. Ląduje na boczek. Dwie wkładki mosiężne. Prosta, szybka robota. Bateria, mosiądz pobielany, do szybkiego rozmontowania. Świetnie. Dalej wielki, ogromny, ciężki dławik od lampy ulicznej. Jest. Tu jeszcze jakieś pomniejsze, drobne, mosiężne rzeczy od starych bezpieczników tocikowych wkręcanych. Tu jeszcze jest reszta, kawałek mosiądzu albo miedzi, ale to jest chyba mosiądz żółty, też taki gotowy. Tu jest od dławika uzwojenie miedziane. No a tutaj na koniec wpada stycznik z takimi, zobaczcie, bardzo dużymi grochami. Mam nadzieję, że to są srebrne, jest ich sporo, także będziemy wydłubywać. Zobaczymy. Odkładam na boczek. A, i jeszcze tutaj trzecia wkładka mosiężna. Mosiądz żółty, gotowy do recyklingu. Torba pusta. Odstawiam na boczek.
I tak jak widzicie, tak się prezentują te fanciki z pierwszej torby. Słuchajcie, tutaj jest naprawdę niewiele, ale dużo gotowego produktu. Najwięcej roboty pewnie będzie z tym stycznikiem i zapewne z tym dławikiem. No dobra, ja to sobie odłożę na bok i zaraz wyciągamy fanty z drugiej torby. No i szybko przechodzimy do prezentacji fantów z drugiej torby. Tu będzie znacznie więcej elektroniki. Jeden zasilacz z kabelkami, drugi zasilacz z kabelkami. Tych zasilaczy już trochę jest, także też będą pakowane. Płyteczki z bardzo fajnymi radiatorami. Tu jest kawałek taki dość zmęczony i strzelony dysk twardy. Płytka zielona. Płyta główna z procesorem, z RAM-em, także super. Tu jakaś potężna też płytka, widać układów BGA kilka, trzy dokładnie. Nie wiem, czy to jest płyta główna z komputera, chyba tak, bo są wejścia komputerowe, dobra, fajnie. Karta graficzna, tu chyba z dekoderów telewizyjnych, kolejna karta graficzna, płytka od napędu, tak, napędu. Tu kolejne płytki ze złoceniami, bardzo fajnie to widać. Kolejne płytki napędów. Jeszcze więcej płytek i jeszcze więcej płytek. Tutaj bardzo fajna mała płyteczka, ale dużo radiatorów, także aluminium do odzysku. Kolejna płyteczka i kolejna i komputer samochodowy. Także zobaczcie, i o, tu jest fajna płyteczka też. Bardzo dużo układów. Super. Na koniec jeszcze taka z potężnymi radiatorami, to chyba z telewizora jakiegoś było, nieważne. Tu jeszcze jest spory 1-terabajtowy dysk, WD nawet, bardzo dobra firma, także wpadł. Dalej, no, tu jeszcze szczątki płytki, radiatorek z czpieniem miedzianym do wybicia, gotowy aluminium odlew, tak mi wpadł. Gotowe rurki miedziane z kawałkiem mosiądzu, także też takie fanciki sobie leżą niepozornie, tylko podnieść. Stojanek, jeszcze jeden stojanek, ja je troszkę już rozmontowałem na złomowisku, tak żeby nic zbędnych rzeczy nie brać. Transformatorek jakiś do rozłożenia. Tu jest kolejna jakaś resztka miedzi. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć, sześć dławików z jarzeniówek, także też mieć do wyskubania z tego. Dobra, dalej. Taki piękny transformator toroidalny. Tutaj ładnie jest wszystko opisane. Wiem, że te takie o niskim voltażu są poszukiwane. To jest 4,5V, 21V, 8,5V z małymi wartościami amperażu. Także wiem, że są poszukiwane. Także ten pójdzie w całości od razu na OLX-a. Myślę, że w granicach tam 3-4 dych się sprzeda. Także ja go odkładam od razu na boczek, żeby nic mu się nie stało. Trafił się też oczywiście transformator z mikrofalówki 800W, jeden dokładnie taki sam bliźniaczy mam na dole z ostatniego wypadu, też jest fajnie widać, nieuszkodzony, niegrzebany, także też wyląduje na OLX-ie. Odstawiam. Znalazłem jeszcze taki zegar, całkiem dobry stan, troszeczkę brudny, ale nic nie jest popękane, nic nie jest uszkodzone. Od Ursusa, szybka, lekko porysowana, ale bardzo fajnie, że mi się trafiło coś takiego. To też pewnie na targu staroci znajdzie swojego nabywcę, a może też na jakiejś aukcji. Dobra, to też odkładam od razu na bok, żeby nie zniszczyć. Jakiś kabelek i na końcu leżała sobie taka płyteczka znamionowa. Nie wiem od czego, pewnie od jakiegoś silnika, jest troszeczkę zabrudzona, trzeba by było lekko doczyścić. Wiem, że tylko, że to jest 1977 rok. A też wiem, że są pasjonaci takich tabliczek znamionowych, kolekcjonują, zbierają, także złapałem ją i ja i na pewno jak jakiś kolekcjoner będzie chętny, to też na pewno odstąpię, odsprzedam lub wymienię. No dobra, torba pusta. Tą tabliczkę też od razu odkładam na boczek. I tak jak widzicie, się prezentują te fanciki z drugiej torby, a w sumie zaraz Wam pokażę, jak to wygląda
będące na moim warsztatowym stole. No i szybki rzut oka na całość. Sekcja elektroniki, sekcja miedzi, aluminium i mosiądzu tutaj. No i ta brytwanka, która po wyczyszczeniu zasili kolekcję na targ staroci lub na sprzedaż bezpośrednią. Zobaczymy. No ale jest tego, powiem Wam, sporo. Elektronika po szybkim ogarnięciu i segregacji trafi na tą kubkę, bo tu zobaczcie, jak sobie posegregowałem wszystko. Płytki zielone, płytki brązowe, tam są płyty główne posegregowane na BGA 0, 1, 2, plus tutaj płytki z laptopów, tu mam dyski twarde, tutaj są płytki z komputerów samochodowych, napędów i tak dalej, i tak dalej. Ale to oczywiście na inny odcinek. Ale to już mówię, po kolei sobie segreguję i teraz to wszystko, co będę tutaj rozmontowywał ze zbędnych części, od razu będzie trafiało na tamtą kubkę, na swoje miejsce, żeby nie było bałaganu. Mam teraz dużo miejsca, warsztat odświeżony, fajnie to wszystko, znowu brudna kamera. Mam dużo miejsca, więc teraz od razu sobie segreguję, żeby nie narobić sobie bałaganu, żeby to jakoś wszystko miało ręce i nogi i komfortowo się pracowało. Także tak, ja za chwilę zabieram się pomalutku za demontaż, rozmontaż i odzysk z części zamiennych. No a Wy zobaczycie to w lekko przyspieszonym tempie, w jakimś timelapsie. A co ciekawszego się trafi, to oczywiście będę Wam pokazywał. No dobra, do zobaczenia za sekundę. Na początek elektronika pójdzie, mam nadzieję, bardzo szybciutko. Wiele tego nie ma, także do dzieła. Dziesięć minut, tyle potrzebowałem, żeby ogarnąć tą całą elektronikę. W sumie ograniczyło to się w większości do tego, aby usunąć te aluminiowe radiatory, no i wydobyć płytki z komputerów samochodowych z ich obudów. Reszta, dyski twarde i karty graficzne, płyty główne, to tylko mówię, małe radiatorki, które zostały usunięte. Tutaj jest wszystko, aluminium odlew tutaj z tyłu, tutaj te wszystkie radiatory, czyli jako aluminium mix. No wiadomo, zasilacze w całości, do tego wpadł procesor i jedna karta, znaczy ta kość RAM. Tak to wygląda, moi drodzy, bardzo ładnie, szybko, sprawnie, tak jak powiedziałem, 10 minutek. No i zaraz przechodzimy do kolejnych prac serwisowych. Zrobimy sobie mosiądz, bo tutaj tylko parę śrubeczek do odkręcenia. W dalszej kolejności zajmiemy się tymi małymi transformatorkami, stojanami. Na koniec oczywiście zostawię sobie tę baterię i stycznik. Także co? Działamy dalej.
No i krótki raport po około pół godziny prac. Zobaczcie, mosiądz już jest w całości we wiaderku. Tutaj mosiądz pobielany. Taką tą luźną miedziuchę już wrzuciłem też do wiaderka. Miedź kawałkowa przede wszystkim, fajna milberka wyszła. No co, pozostaje tylko zająć się wydobyciem miedzi z tych części. No a na koniec wisienka na torcie, ten stycznik z takimi dość sporymi grochami. Zobaczymy. No tutaj aluminium odlew, aluminium mix, złomiku póki co nie mało, elektronikę już widzieliście. Jest kawa, bo kawa musi być, także zabieram się za chwilę za to wszystko. No i do ostatecznego ważenia już niedaleko. Dobra, widzimy się za chwilkę. Kolejne pół godzinki pracy za mną, cała miedziucha już jest odzyskana. Wiaderko z miedzią wygląda w ten sposób. Trochę mi się zeszło z tym dławikiem od lampy ulicznej, no ale wiadomo, on cały jest zalany jakąś twardą substancją. No dobra, zabieram się teraz za tego pacjenta. Zobaczymy, taki creme de la creme dzisiejszej pracy, dzisiejszego odzysku. Zobaczymy, ile nam się uda z tego wyciągnąć i wycisnąć. Dobra, kamerka na statyw i jedziemy dalej. No i ten stycznik zabrał mi całe 5 minut mojego warsztatowego czasu, a wszystko już mam przygotowane do ostatecznego ważenia. Wszystkie kolory są posegregowane, elektronika także jest posegregowana, tu troszeczkę kabelkologii mi zostało, a w tym styczniku jeszcze wam powiem, blaszki z miedzi pobielanej, na tym jakieś groszki, mam nadzieję, że są srebrne. Zobaczymy, może spróbuję je odpalić, choć nigdy tego jeszcze nie robiłem, ale spróbować trzeba, zobaczymy. No dobra, moi drodzy, wyciągam wagę i robimy podsumowanie tego mojego dzisiejszego dzionka w warsztacie ze złomowymi zakupami. Zobaczymy, jaka będzie tym razem ich opłacalność. No to zaczynamy. Zacznę standardowo od elektroniki. Na początek małe pierdołki, tak jak ten smartfon bez baterii. Po 10 zł 50 groszy dodajemy. Procesor jest po 40 zł za kilogram. Zapisujemy. Kość RAM
150 zł. Dodać. Teraz karty graficzne po 53 zł. Zapisujemy. Teraz płyty z napędów. Płyty z napędów po 38 zł. Zapisujemy. OK, to mamy. Teraz płytki z komputerów samochodowych po 23 zł. Dodać. OK, mamy to. Teraz płytka klasy C, brązowa. One są po 5 zł. Dodać. Płytka zielona. Średnio po 11 zł, tak jak na stronie napisano. Zapisujemy. Płyta główna 1 BGA to są kwoty rzędu 18 zł. Zapisujemy. I jeszcze jest płytka 2 BGA po 26 zł. I dodajemy. To już tutaj mamy prawie 70 zł, ale z elektroniki jeszcze są dwa zasilacze z kablami po 3,8 i zapisujemy. To jest w sumie z elektroniki 78 zł i 47 groszy. No i szybciutko, płynnie przechodzimy do ważenia surowców wtórnych. Surowce wtórne zacznijmy od złomiku na przykład. Steruję sobie pojemnik, żebym znowu się nie zamotał starą. Także ten pojemniczek mam starowany. I złomik wjeżdża na wagę. Prawie 8 kg po 90 groszy. To jest 7,18. Zapis. Dobra. W takim samym pojemniczku mam aluminium mix po 5,60. I zapisujemy. Dobra. Teraz wytaruję, bo wjeżdża aluminium odlew. Aluminium odlew po 6,70. 8,29. Zapisujemy. OK. Staruję teraz małe wiaderko do mosiądzu żółtego. A mosiądz żółty jest po 21,70. Czyli prawie 3 dychy. Nieźle. I dodajemy. OK. Teraz staruję sobie tackę pod miedź kawałkową, której jest sporo. Miedź kawałkowa w tej chwili, niech spojrzę na swoje notatki, 31 zł. Ładne 36 zł wyszło. Dodajemy. Tu oczywiście te styki postaram się odpalić i dopiero później trafią do paczki w razie czego. Dobra, odstawiam. Staruję. Teraz mosiądz pobielany. Mosiądz pobielany jest po 29,80. 23 zł za to. I dodać. OK. I teraz jeszcze staruję wiaderko pod miedź mix, czyli tara. Odstawiam i wjeżdża miedź mix, prawie 2 kg, a miedź mix po 30 zł i 30 groszy, 57 zł, bardzo fajnie. I dodajemy, spójrzcie, 248 zł, a to przecież nie koniec. Bo do tego należy dodać jeszcze kwotę za sprzedaż tych dwóch transformatorów. Myślę, że spokojnie po 35 zł je wystawię. Sprzedadzą się bardzo szybko, czyli do tych 248 zł dodać te 70, więc da nam to 318 zł. Moim zdaniem opłacalność super, bo wyszła w granicach znowu razy 4. Ja zaraz te transformatory fotografuję, stawiam ogłoszenie na OLX-a. No dodatkowo jeszcze wiadomo, parę groszy będzie z tych rzeczy, które nie podlegały odzyskowi i recyklingowi, jak ta brytwanka czy ten zegar z Ursusa, to powędruje na targ staroci i też na pewno jakieś parę groszy przyniesie. Też będę w najbliższym czasie pakował karton z elektroniką, żeby wysłać, bo też sporo się tego nabrało.
narobiła, nie chcę się zagracić tutaj za mocno, więc też na bieżąco będę wysyłał, odzyskiwał kapitał do inwestycji. Odpalę też, postaram się przynajmniej odpalić te styki z tych miedzianych blaszek ze stycznika. Zobaczymy, czy mi się to uda, nigdy tego nie robiłem, ale myślę, że nie jest to bardzo trudne, spróbuję. No cóż, nie przedłużam już, życzę Wam miłego dzionka, wypatrujcie kolejnych odcinków, trzymajcie się w zdrówku i do zobaczenia.